Stowarzyszenie Nowa Nadzieja od dawna deklarowało, że jest tym bytem politycznym i metapolitycznym, które chce wprowadzać sens w życie publiczne i w życie polityczne. My przestrzeń bez sensu chcemy zamienić w przestrzeń sensu, dlatego właśnie jesteśmy między innymi politycznym think tankiem. I postanowiliśmy po półrocznym rozruchu, po przejściu przez wiele wewnętrznych seminariów uruchomić kilka grup tematycznych, grup eksperckich, które będą się zajmowały poszczególnymi, ważnymi naszym zdaniem segmentami życia, tak jak powiedziałem, życia społecznego i życia politycznego. Będziemy mówili o tym krok po kroku, jak można lepiej urządzać państwo polskie. Ponieważ nie ma nigdy, a dzisiaj szczególnie, ważniejszego tematu niż zdrowie, to pierwsza sekwencja, pierwszy zespół będzie dedykowany właśnie tej tematyce. Pełna diagnoza naszych wyzwań, przed którymi stoimy tu na Dolnym Śląsku, ale także i w Polsce, będzie przygotowana przez nas wspólnie z ekspertami, samorządowcami, organizatorami służby zdrowia oraz ze środowiskiem medycznym. Będziemy na to stawiać w pierwszej kolejności największy nacisk, choć oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego już dziś, że to ogromne wyzwanie związane z zarządzaniem służbą zdrowia skupia się przede wszystkim na ogromnych niedoborach finansowych, na brakach kadrowych i na przede wszystkim panującym od lat chaosem w służbie zdrowia. Ale żeby szukać konkretnych rozwiązań, nasze prace rozpoczniemy przede wszystkim od konkretnej, skutecznej diagnozy, także w kontekście wyzwania pandemicznego. Uważam, że każda pora jest dobra na rozpoczęcie prac. Dzisiaj szczególnie zaniepokoiły nas zapowiedzi rządu związane z centralizacją opieki zdrowotnej w Polsce. O tyle to jest niepokojące, że większość zadań dzisiaj realizowanych jest realizowane przez podmioty prywatne bądź podmioty samorządowe. Mówienie o centralizacji szpitali, że to jest jedyna droga do uporządkowania struktury, wydaje się, no ja powiem, kłamliwe. Tak? Ja pamiętam, ja rozpoczynałem swoją pracę w służbie zdrowia, która była totalnie scentralizowana. Był Wydział Zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim, był dyrektor Wydziału Zdrowia, który zarządzał wszystkimi, nie tylko szpitalami, ale także ZOZ-ami. We Wrocławiu było to 5 dawnych ZOZ-ów dzielnicowych. I powiem Państwu, że z ulgą pracownicy przyjęli wtedy przejęcie przez miasto Wrocław opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej. Ta opieka została przekształcona, w części sprywatyzowana, w części powstały gabinety lekarzy rodzinnych. I wydaje się, że to akurat sfera dobrze funkcjonuje. Później powstały samorządy powiatowe, wojewódzkie. W części przejęły szpitale, mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, nowy szpital wojewódzki we Wrocławiu. Duża infrastruktura w Trzebnicy, powstał chociażby pawilon rehabilitacyjny z pieniędzy unijnych. W związku z tym mówienie, że samorządy nie dają sobie rady, jest nieprawdą. Pytanie, o co tak naprawdę rządowi chodzi. Dla naszych mieszkańców małych ojczyzn, świat po COVID-zie nigdy nie będzie taki sam. I w tych badaniach, które robimy wśród naszych mieszkańców, wynika z tych badań, że priorytetem dla mieszkańców miast, powiatów staje się zdrowie. O ile jeszcze rok, dwa lata wcześniej, przed COVID-em, ważna była infrastruktura, budowa ścieżek rowerowych, budowa skwerów, parków, o tyle z tych badań wynika, że zdrowie to jest priorytet dla naszych mieszkańców.